Bo czasami od czasu do czasu trzeba ludziom trochę życie utrudnić, żeby później było lepiej, ale trzeba to robić w taki sposób, aby ci ludzie nie tracili podstawy swojego istnienia. Przecież na Starówce są sklepy, które od miesięcy nie mają dojazdu, gdzie właściwie każdy towar trzeba donosić na plecach i nikt się tym nie przejmuje. Całe miesiące obserwowaliśmy, jak rozryte ulice, na których nie było żywego ducha, nikt nie pracował, nikt się tam nie pojawił. I oczywiście tego typu działań być nie może. Zresztą, proszę Państwa, także ktoś mnie pytał dzisiaj o to, czy na ile jesteśmy gotowi, czy na ile stan, jakim znajduje się Grudziądz dzisiaj, na ile on jest gorszy niż na przykład, czy nie szkoda mi tych 4 lat, które gdybyśmy wygrali poprzednie wybory, byłoby tak szkoda, bo to są kolejne lata zmarnowane, to są kolejne 4 lata i proszę Państwa, miejmy świadomość, nie wracamy do wielu pomysłów, które były aktualne w roku 2006, kiedy miasto miało wreszcie jakąś zdefiniowany kierunek, w jakim chce się rozwijać. Kiedy rozpoczęliśmy kilka dużych inwestycji, ale wiedzieliśmy, że Grudziądz powinien być dużym ośrodkiem usług logistycznych, transportowych, prawda? Mieliśmy jakiś pomysł na usługi zdrowotne, uzdrowiskowe, na szkolnictwo. Dzisiaj powrót do sytuacji sprzed 8 lat w wielu sytuacjach, w wielu sprawach jest niemożliwy. Jest dużo gorzej. Jest dużo gorzej.